Siema. Dziś recenzujemy sobie te dwa polibagi z LEGO City 30570 oraz 30370. Są to moim zdaniem dwa chyba najlepsze, a na pewno jedne z najlepszych polibagów, jeżeli chodzi o LEGO City, gdyż za niecałe dwie dyszki, przynajmniej w momencie, kiedy te polibagi były dostępne, bo ten już chyba nie jest tak ogólnie dostępny z tego, co kojarzę, możemy dostać zwierzaki. Mamy tutaj płaszczkę oraz małpkę. O ile małpka jest jeszcze względnie pospolitym zwierzakiem, tak płaszczka jest naprawdę, naprawdę unikatowym zwierzakiem i myślę, że jest to super opcja, aby zdobyć takie zwierzęta. Także co? Może teraz zrobimy sobie speed build i widzimy się, kiedy już zbuduję te polibagi. Jak widzieliście, zbudowałem już obydwa polibagi. Może zaczniemy sobie w takiej kolejności, w jakiej je budowałem, czyli od polibaga z płaszczką. Mamy tutaj przede wszystkim główne danie, czyli płaszczkę. Jej odlew jest wykonany w naprawdę bardzo fajny sposób. Fajnie jest podwinięty ten ogonek. Naprawdę bardzo mi się podoba. Dodatkowo nadruki również bardzo dobrze wyglądają. No generalnie jest to naprawdę fajny element do wykorzystania w jakiejś LEGO makiecie. Naprawdę bardzo fajny i przydatny. Dalej mamy taki fragment rafy kolorowej z jakąś sztabką złota przy niej. No wygląda to całkiem spoko, ale gdyby pewnie tego nie było, to polibek by jakoś mocno nie stracił. Jest to po prostu zapychacz do płaszczki, która jest głównym powodem zakupu tego polibaga. Mamy też miniaturkę skutera wodnego, w którym tutaj to koło imitujące silnik faktycznie się kręci. Mamy rączkę, którą nasz nurek, którego zaraz mówimy, może sobie chwycić. No jedyne co to może tutaj z przodu, brakuje mi jakiegoś światełka. Poza tym jest to całkiem poprawny dodatek. No i sam nurek wygląda w następujący sposób. Mamy taki bardzo fajny hełm do nurkowania, butle z tlenem oczywiście, płetwy i naprawdę ciekawie wyglądające nadruki zarówno na nóżkach, jak i na torsie. No naprawdę bardzo poprawna figurka. Drugi polibag może ma nieco mniej ciekawe zwierzę, bo jest to małpka. Małpkę można też zawiesić na różnego rodzaju LEGO, bo takie rozwiązanie też widziałem w innych zestawach. Dodatkowo posiada rączkę, która może trzymać różne akcesoria. No małpka wygląda naprawdę fajnie, ale powiem wam szczerze, że chyba bardziej podobały mi się te starsze wersje małp z LEGO. Figurka w tym polibagu to taki oto ratownik zwierząt. Posiada on niebieską kamizelkę, nałożony na jakiś sweterek w kolorze piaskowym, ciemnopiaskowe spodnie z kieszeniami. Z tyłu mamy właśnie logo Rescue. Bardzo fajnie to wygląda. No, figurka jest po prostu poprawna. Natomiast tutaj zdecydowanie lepsza jest konstrukcja niż w poprzednim polibagu. Mamy na pace tego poduszkowca skrzyneczkę z jabłkiem. Natomiast sam poduszkowiec posiada bardzo fajnie wykonane światła. Logo oczywiście na masce, tak to nazwę. Tutaj również jakiś ster, coś w rodzaju kierownicy do sterowania. Z tyłu mamy silniczek. Od spodu bardzo ładnie wykonane takie zaokrąglone elementy, dzięki którym poduszkowiec faktycznie może się gdzieś tam ślizgać. No jest to naprawdę całkiem fajna konstrukcja, a na pewno lepsza niż tamten skuterek podwodny. Tak prezentuje się zawartość tych dwóch polibagów razem. Szczerze wam powiem, że o ile ten polibag ma lepsze zwierzę, tak ten polibag ma zdecydowanie lepszą konstrukcję, ale uważam, że obydwa te polibagi są warte swojej ceny. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału, zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę oraz suba, no i cześć!